Beta Sparta kreowana, znaczy jest kandydatem do mistrza Polski, tak wielu twierdzi. Więc czeka nas naprawdę jutro bardzo trudne zadanie. Ciężki mecz mają liderów, czyli Taja Uffindena i Maćka Janowskiego. Właściwie najlepszą parę juniorską w kraju. Więc czeka nas naprawdę trudne zadanie. Dzisiaj mamy tutaj trening o 18:30 i szykujemy się do meczu. Myślę natomiast, żeby nasza drużyna maksymalnie była skoncentrowana, skupiona na wykonaniu zadaniu, czyli na wygraniu meczu. Bo w niedzielę w Gorzowie nasłuchaliśmy się, że Bartek Zmarzlik to, żeby nawet mu pomagali, to nie wsiądzie na motocykl. A jak go zobaczyłem, to biegał po parkingu, nie? Także nie wolno myśleć tak, że ktoś jest tam osłabiony, czy jak Maciej Janowski też przewrócił się i widać było, że ucierpiał. A jednak siadł na motocykl i 3 biegi wygrał, więc to w ogóle nie można tego brać pod uwagę. Ale natomiast trzeba wierzyć w swoją drużynę i tak jak Piotr powiedział, jest to Ekstraliga, ale z drugiej strony my jesteśmy w tym momencie, tak widzę na tej fali takiej wznoszącej, ten mecz z Lesznem myślę, że już troszeczkę wszyscy zapomnieli, a szczególnie zawodnicy. Nasi zawodnicy prowadzą w Mistrzostwach Świata. Patryk pierwszy, drugi jest Jason. Kapitan formę pokazuje coraz większą. Cieszy mnie bardzo to, że Jarek Hampel zaczyna konkretnie już po prostu wozić punkty. W Szwecji pojechał dobry mecz, bardzo dobry. W Gorzowie również, czyli mamy dużą nadzieję, że właśnie on też będzie tutaj jednym z tych zawodników, którzy będą ciągnąć ten wózek. Andrzej Karpow przyjeżdża dzisiaj też i Jakob Torsel na trening, bo to są tak ważne mecze, że nie możemy, jakby się coś wydarzyło, albo ktoś zachorował, czy jak, to byśmy sobie nie wybaczyli, że zawodnik jeden nasz na przykład nie jest tu obecny. Także Zgarda też pokazał w jednym biegu, że potrafi jechać, więc myślę, że tutaj pokaże to przynajmniej w 3 biegach, nie tylko w jednym. Także jesteśmy fajną drużyną. Myślę, że mecz w Gorzowie pokazał, że możemy walczyć wszędzie i wygrywać na wyjazdach. Ale tak i Piotrek mówił, te wyniki tego roku pokazują, że jedzie Wrocław do Leszna, wygrywa w Lesznie, a za parę dni przegrywa u siebie z Gorzowem, więc trzeba być pokornym, przygotować się, no i wierzyć w siebie. Na pewno ciekawi mnie, jak Torsel będzie sobie dawał radę, bo tu na treningach jeździł bardzo dobrze. Problem jest w tym, że te mecze w Anglii i w Szwecji, gdzie on miał jechać, zostały odwołane i właściwie nie wiem nic, nie? Także no, korci mnie, żeby go wstawić, ale z drugiej strony też i no, jedziemy mecz u siebie i zawodnicy, którzy tu cały czas jeżdżą, no to jednak są bardziej objeżdżeni. Chociaż on tu przyjechał na trening i jeździł naprawdę świetnie. Czy taka ewentualność jest nawet teraz? Czy co? Powiem, że myślę, że jeszcze nie. To dopiero jechaliśmy 3 mecze i po tych 3 meczach nie można robić od razu rewolucji. Ale z drugiej strony, dlaczego Torsel? Bo te mecze u nas w tym momencie są bardzo ważne, bo one ustawią tabelę. I teraz niechby się coś wydarzyło, niech ktoś zachoruje, czy nawet na treningu się przewróci i powie, że go boli coś, no to co, będziemy sobie pluli w brodę, że mamy zawodnika i tym bardziej, że on ma czas, w tym tygodniu nie jeździ żadnych zawodów, więc sobie tu pojeździ, a zobaczymy. No.
Lepiej jeden więcej niż jeden mniej. We'll be right back.